Dzień dobry, witam na kanale i zapraszam na kolejne spotkanie z Train Sim World 2020. To jest 2020. Popociągujemy sobie trochę. Nie jestem przygotowany do tego odcinka, nagrywam na totalnym spontanie. Weźmiemy sobie po prostu jakieś zleconko i sobie coś zrobimy. Może pomanewrujemy. Niektóre jednostki M7 West Side Yard wymagają rutynowej konserwacji. Zabierz pusty skład do zajezdni w coś tam, Hillside, i przygotuj go do serwisu. No dobrze, to pomanewrujemy dzisiaj. Tak dla odmiany. No dobrze. Gdzie jesteśmy? Oto tak, wieczorkiem. Witamy na stacji Westside Yard. Musisz przeprowadzić jednostkę do Hillside na zaplanowaną konserwację. Które? Tam poziom trudności był troszeczkę taki średni, bym powiedział. Uniknąć utrudnień, przejeźdź na nowojorską stację Jamajka przed porannymi godzinami szczytu. Aha, czyli jednak nie wieczór, tylko poranek. No dobra, to idziemy. Składu nie będziemy tutaj jakoś specjalnie oglądać, bo dobrze go znamy. Który to skład? Ten, tak? W zasadzie moglibyśmy sobie wsiąść i środkiem, nie? Uda nam się wspiąć? Uda. Okej. Okay. No, tak jak mówiłem, składu tutaj nie będziemy specjalnie jakoś oglądać, bo już to robiliśmy chyba w pierwszym odcinku z Train Sim World. Dobra. Zamykamy. O właśnie. Biegiem. Dobra, te drzwi można zostawić otwarte. To jest na przegubie. No natomiast te to już by wypadało raczej pozamykać. Chociaż w sumie i tak nie będę tu przewozić pasażerów dzisiaj. Tylko tego złomka musimy przewieźć. Ale powiedzmy, że te między wagonami niech będą pozamykane, nie tyle. Ty, to w ogóle chyba nie ten skład jest jednak. No nie. Ups. No dobra. Przechodzimy, tutaj mamy tam trzecią szynę, z której ten skład bierze zasilanie. Wsiadamy do niego. Siemano. No. Halo. Wsiadamy, tak. 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 Nie, ja się jakoś źle czuję, jak to jest tak. Weźmy to jednak. Włączymy klucz. I nastawnik kierunkowy na pozycji jazdy i włączy się w reflektory. No naprzód mamy pozycję jazdy, a reflektory to chyba tu. Co mam dać? Neutral? W tył? Nie. Ładujemy te hamulce. Oto i sygnał zezwolenia na jazdę. Wszystko jest gotowe. Ruszaj, ale pamiętaj, że im bliżej stacji Jamajka, tym większa szansa na utknięcie w korku. To może być ciekawie. A my pewnie mamy... Znaczy... Nie wiem, jak to wygląda tutaj, w Stanach. W Polsce tego typu manewry... Znaczy manewry... Nie wiem w sumie, jakby to wyglądało, ale jeżeli chodzi o hierarchię w pierwszeństwie przejazdu, to oczywiście najpierw pociągi międzynarodowe, potem Express Intercity Premium, czyli tak zwane Pendolino,
Potem wiadomo Intercity. Następnie chyba są te po prostu osobowe, regionalne, a dopiero na końcu gdzieś tam towarowe. Chociaż my tu towarowym nie jedziemy, ale podejrzewam, że takie manewrowanie w tym wypadku, jeszcze jakbyśmy powiedzmy jechali na stację, manewrowali do stacji, z której będziemy brać ludzi, no to jeszcze, ale no my jedziemy nie w celu przewożenia ludzi, tylko w celu remontu. My chyba jesteśmy teraz w New York. Jest to chyba, z tego co ja pamiętam, największy dworzec kolejowy na świecie. 40 peronów. Czemu nie działa aż tyle? Aha, no tak, bo tam jeszcze pupcia nie zdążyła z tej górki zjechać i pupcia nas pcha. W sumie słusznie. Damy im głos, żeby wiedzieli, że jedziemy. W zasadzie to tak, oświetlenie obrysowe można wyłączyć. Można też podświetlenie wskaźników włączyć, oświetlenie pulpitu. Dobra, niech tak na 5% niech se będzie. Minimalna moc. Widzicie, gdzie ta pupcia jest? To jest bardzo długi skład. Zatrzymanie za 17 km. No dobra. Rozumiem, że jedziemy taką mało ze względu na tych ludzi, tak? No zobaczcie, ogromny ten dworzec. Czekajcie sobie, może taką wolną kamerę wezmę. No, całkiem sporo tu terenów. Wow. Ty, jakim cudem ja się pod ziemię zapadłem? Nie wiem. Nieważne. Jedziemy. No dobra, dajcie mi już tą stówkę. Ja bym się wcale nie obraził. Teraz już będzie stówka. Ale jeszcze póki co i jak na razie nie. A dość długo będziemy się jeszcze wytaczać. No bo wiadomo, skład jest długi. Bardzo długi. Co jest? Dają taką możliwość, no bo też tam, kurde, na tej Jamajce może być ciekawie. Wiem, że to nie Jamajka, ale ja sobie będę mówił, że to Jamajka. Dobra, tu mamy z górki, więc trzeba troszeczkę go zwolnić. Jakby się ktoś dziwił, dlaczego tu jest takie jakieś dziwne ograniczenie prędkości 98 km na godzinę, to ja sobie pozwolę przypomnieć, że tutaj mamy mile. A ja mam tutaj kilometry na godzinę. No i to wynika z przeliczenia mil na kilometry na godzinę. Tak samo teraz w przypadku, widzicie, za 3 km mamy ograniczenie do 48. To tak jakby się ktoś dziwił. Nie, to nie to, że tam nie umiem zaokrąglać czy coś. Tylko tak to ma po prostu być. Teraz mamy lekko pod górkę znowu. No to tak, to jak w życiu. Raz z górki, raz pod górkę. Także spoko, rokofoko. Ciśniemy. Ja za dużo ostatnio tego spoko, rokofoko. Muszę nad tym popracować.
Ty, a czemu tu się jakieś światełko oświeciło, jak ja sobie zatrąbiłem? Właśnie, oświetlenie w kabinie można by wyłączyć, w sensie... Ej, w przedziale pasażerskim. Ty, siadaj. Okej. Bo zobaczcie. O, widzicie, po cholerę to się ma świecić. Prąd zużywać. I żarówki też się po co mają zużywać. Wyjeżdżamy tam powierzchnię. Dobra, czy ja mogę jakoś tu wyłączyć oświetlenie w kabinie? Strefa drzwi przez. Wyłącz. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, na razie ciśniemy. Ale zaraz będzie trzeba zwalniać. Ja widzę, że w zasadzie ten skład sam fajnie wyhamował na tych górkach. Także luzik. Światła obrysowe, oświetlenie kabiny wyłączone. No dobra, a jak chcę wyłączyć oświetlenie w przedziale pasażerskim, to mogę czy nie mogę? No jakoś chyba mogę, nie? Dobra, tu na tej zwrotnicy mamy 4,8. W zasadzie od tej zwrotnicy. Na pewno zauważyliście, muzyczka w intro została zmieniona. Niby ta sama, jednak ciut inna. Dobra, i tu nie będzie... Nie ma się co gonić z tego, co widzę, bo... No bo tam już się zaczynają sygnały żółte, czyli następny semafor wskazuje stój. Właśnie, widzicie, tak to żółte akurat przeskakuje, jak my dojeżdżamy. Dlatego nie ma się co spieszyć. Ja wolę jechać ciut wolniej, a nie stawać na każdym semaforze. Bez sensu byłoby takie ciągłe stawanie. Natomiast muzyczkę w intro zmieniłem, bo coś tam YouTube się do niej dopierdzielał. Także niby jest to samo, jednak troszeczkę inne. Teraz już YouTube nie powinien się tam do niej, że tak powiem, wtrącać. Krótko mówiąc, teraz powinno być git. Zatrzymanie na Jamajce. Do Jamajki mamy jeszcze 10 km. A po co się mam tam zatrzymywać? Ale manewry to ja się spodziewałem tutaj bardziej, nie wiem, jakieś przestawianie składów pomiędzy torami. Coś w tym stylu, a nie, że ja se przejadę po prostu z jednego końca mapy na drugi bez pasażerów i będę happy. O właśnie, to już widzicie, mamy sygnał żółty. Czyli następny semafor wskazuje nam stój. Ja bym się na nim nie chciał zatrzymywać. Także ewentualnie zaraz zaczniemy proces zwolniania. Zwolnimy, nie wiem do ilu. Powiedzmy, że na razie tyle. Oho, tu nawet zielone teraz mamy. To trochę przyspieszymy. Oho, chwilowa przerwa w dostawie prądu była.
wolno jedzie, to nie wiem. Już też możemy jechać. No dobra, ale ruch tu faktycznie im bliżej tej Jamajki, tym większy. Co mi tam pyszczysz? O, tu mamy nawet z góry. Ale buja tym pociągiem, tym składem elektrycznym, zespołem trakcyjnym, tak zwanym. Zwolnimy. No nie wiem, może na razie tyle. Chociaż ten żółty coś tam świeci, świeci i nie chce zgasnąć. A nie wiem za ile będzie, ile będzie do następnego semafora. Patrzcie, te semafory mnie tu w ciula robią. Że niby mam się zatrzymać, ale jednak mogę jechać. Dziwne to. Tak, wybrzeże. Dokładnie. Nastawnik jest na wybrzeżu. No i co? Nie wiem, dziwne te semafory. Tu niby żółty, a potem jak koło niego przyjadę, to następnym jest zielone. Zostaw, to nic nie ma. Jadłem przed odcinkiem ciastka holenderskie. Pies psiu tutaj wyczaił opakowanie po nich. Ale na szczęście puste jest. Jakby było tam chociaż jedno ciastko, to pewnie już bym go nie miał. Ty mały to wciąż. Jakby kto pytał, jakie holenderskie? Z łakotek. Moim zdaniem najlepsze. Dobra, tak 9 dych sobie w sumie możemy cisnąć. Możemy sobie tak pociskać, bo powoli, powoli, ale wielkimi krokami zbliżamy się do Jamajki. Coraz bliżej ją widać na horyzoncie. Zobaczymy, jak to nasze uniknięcie szczytu porannego wyjdzie. Fajnie by było, jakbyśmy nie musieli za długo stać. Na to ja już wpływu nie mam, niestety. Choćbym chciał. Dobra, niech on sobie tak na razie ciśnie. Niech się toczy siłą własnej masy. Oraz siłą rozpędu. No po prostu nie będę nim przyspieszał, bo zaraz tak będziemy musieli hamować do 56. Możemy zacząć hamować w miarę późno, no bo jedziemy i tak bez ludzi na pokładzie. Nie będzie nam miał tam kto narzekać, że szarpiemy czy coś. No dobra, powoli można chyba zwalniać. Ale to tak naprawdę powoli, spokojnie. Tu już trochę mocniej.
Dohamujemy i luzik. I cyk. Aha, no tak, ja się zapatrzyłem na ograniczenia prędkości, przez co przestałem patrzeć na semafory, jakie one tam w ogóle sygnały nadają. Gdzie tu jest niby tylko 0,2% spadu, a spad bardzo mocno pcha do przodu. 145 km na godzinę można za 500 metrów? Uuu, chcę tego. Tylko co z tego, jak my za chwilę się zatrzymujemy? No dobra. Cały czas mnie ten żółty prześladuje, czyli rozumiem, że coś tam przede mną jechało przez ten cały czas w zasadzie chyba. Dobra, ale za 600 metrów już będziemy stać. Czy w sumie to wcześniej? A po co się mam tu zatrzymać? Ja będę ludzi brał? Tam jest takie ograniczenie, a ja sobie cisnę? Ale nie miałem informacji o aż takim ograniczeniu, ale właśnie coś tak mi się wydawało, że to trochę przesada, to ograniczenie na taki, no, ostry łuk. Aha, dobra, my się zatrzymujemy, ale nie w peronie. No dobra. Co, że niby, że tu będziemy stać i czekać na przejazd, czy jak? Kabinę zmieniamy, czy co? I prrr, baśka. Stop. Stop. Przed tobą nieznaczny zator ruchu drogowego. Wkrótce będzie możliwy ponowny odjazd. Aha, czyli jednak stoimy tu i czekamy. Zatrzymanie tam, tak? Ale nie, ja teraz nie mogę jechać. Czy mogę? Nie rozumiem. Mam jechać? Stać? Za 153 metry i tak się muszę zatrzymać. No ale dobra, powiedzmy, że sobie podjadę pod ten semafor. Po cholerę oni mi się tu kazali zatrzymywać. Nie wiem. Wnikamy. Gdzie ten semafor, który wskazuje stój? Ty. Tutaj. A faktycznie, kurna, jedzie jeden za drugim, jeden za drugim. Dobra, to na razie ta okno. Co mi po tym oknie? Chodźmy, wyskoczymy sobie na chwilę. Skoro i tak tu musimy stać, może jest tu coś do rozstawienia, może jest tu jakaś mapka do uzupełnienia. Track 1. Skoro i tak tu mamy stać, to po co w tej kabinie będziemy siedzieć? Long Island Road. Bo właśnie tu jest ten problem, że ja z tej perspektywy nie widzę, jaki ja mam tam sygnał, czy mam dalej stać, czy mamy możliwy przejazd. Mamy możliwy przejazd chyba. Gdzie te drzwi? Zamykaj się, pierunie. No właśnie, mamy przejazd, ale to coś niedługo tu staliśmy. Znaczy, no nie żebym narzekał, nie? Nie wiem,
wiem, jak to tam w Americano przepisem kolejowym wygląda. U nas, jak się rusza z czerwonego, z S1 semafora, no to należy nadać sygnał RP1, baczność. Ty, mi się pomylił, znowuż przepustnica z hamowaniem. Wsiadamy na razie. 48. Bo zmieniamy tor. Ty, 16? Chyba ich posrało. Co oni mi takie ograniczenia dają? Chyba za dużo Morawieckiego się naoglądali i nasłuchali. No nie, ale z tym do 16 to trochę przeginka pyty, moim zdaniem. No nie, no co 16 to przesadzili. Chociaż te zwrotnice tutaj, tamta, no to faktycznie jakoś godnie zaufania, no, nie wygląda na jakąś godną zaufania tak specjalnie. No ale to 16 to chyba trochę przeginka, moim skromnym zdaniem. Patrzmy tą piękną action z zewnątrz. Jakże emocjonująca akcja, zmiana toru. Można przyspieszyć? Nie można, a szkoda. My tak będziemy kilometr się... przez kilometr się tułać, tak te 16 na godzinę. To będzie Lipton. Dobra, wykorzystamy tą tolerancję. Trochę, żeby chociaż odcinkę przyspieszyć. Wsiadamy z powrotem. Naprawdę się mam tam z taką prędkością człapać? Aha, bo my już chyba na zajezdnię dojeżdżamy. Tak, zakład Hillside, no tak. Ciekawe, będziemy tu jakieś tory zmieniać czy coś? O! A to tak ma być? Ten tu składzik? Otworzymy sobie okienko, przewietrzymy trochę. Aha, nie, to jest pojedynczy, tak? Jak rozumiem. No ja. No to dobra, jak tak, to spoko.
też będziemy zmieniać tor pewnie, nie? Ja, Naturlis, Liechtenstein, Comprendo i te inne tam pierdolamento. Dobra, tu do 20 znowuż dociągniemy. Okej. O, tu nawet mamy podgórkę. Pytanie, czy te tory są tu w ogóle już od razu tory, zwrotnice w sensie, dobrze ustawione. Czy ja na pewno mam jechać tam? No ale chyba ja. Co, to będzie już koniec? Finito? Nie może być. Co się chyba nie da wykleić składu, tak mi się wydaje. I się jeszcze nie udało. A widzieliście, tam dość grubo jechaliśmy. Na tej zwrotnicy, gdzie tam było 24 km chyba, to my jechaliśmy ponad dwukrotnie tyle. Nie wiem. No jeszcze, dawaj. Pociąg nie będzie przeholowywany w całości na jednym torze, dlatego trzeba go podzielić na mniejsze segmenty i zaczynają się manewry. Udaj się do wskazanej kabiny maszynisty. Idę. I co, każdy segment będziemy osobno przetransportowywać, czy że jak? To co, ja mam się dostać na drugi koniec składu pociągu? Znaczy składu pociągu, składu ogólnie? Nie wiem. Mamy jeszcze prawie 100 metrów. Dobra, te tutaj w przegubach można zostawić u otwarte drzwi. Natomiast tu między wagonami już jednak zamykajmy. To już chyba ostatni bądź przed... Nie, to chyba jeszcze przedostatni wagon. Tak. Przynajmniej się dowiemy. Albo i nie. A nie, bo to jednak tutaj. No dobrze. Cyk. Sit down, please. Co? Włóż klucz rozprzęglający i przytrzymaj go w pozycji rozprzęgli przez co najmniej 2 sekundy. No dobra, przytrzymałem. I co, mam się wracać teraz tam? A czy co, rozumiem, że one są już tutaj? Tak, one są już tu odpięte. Okej, mam wracać tam, skąd żem przyszedł. To chociaż nie, inaczej zrobię. Ja po prostu tu wszędzie pójdę. Cyk. Dobra. Te drzwi sobie pootwieram. A ewentualnie zamykać je będę już jak... Nie wiem. Pootwieram je, bo na razie to one mi i tak nie przeszkadzają. Cyk. Biegu się. Te też se otworzę, a co? Albo nie, weź mi je otwórz.
Następną partię na tor tranzytowy 4 musisz samodzielnie ustawić rozjazd. A skąd ja mam wiedzieć, który tor jest numer 4? Krótka bocznica. Dobra, to my sobie tam podjedziemy może. Dobra, odjeżdżamy od niego. Sam sobie muszę poprzerzucać zwrotnicę, tak? No dobrze. Mamy tu jakąś mapkę. Gdzieś chyba była mapa, czy nie? Nie wiem, boję się tu klikać, żeby czegoś nie spierdzielić. Jak będziemy dojeżdżać do jakiejś zwrotnicy, która potencjalnie można zainteresować, to się przed nią zatrzymamy. Ale chyba nie będzie konieczności przekładania żadnej zwrotnicy na razie. Tak. Bo wszystko jest poustawiane tak jak być. A nie, my chyba tu będziemy cofać. Nie wiem, zobaczymy. Zaraz się o tym przekonamy. Ciekawe, czy te drzwi, że pomiędzy wagonami się nie pozamykały w cholerę. No, tam jakiś szulbus. Skulbus. Sorry, nie szul. Jakiś freightliner albo coś w tym stylu. Stop. I co, na drugi koniec składu, jak rozumiem, tak? Ja. A to nie, to w sumie... Teoretycznie mógłbym cofać stąd. Ale ja lubię widzieć to, co robię. Hej, hej, no. Ale proszę. Ja lubię widzieć to, co robię, dlatego zmienię sobie kabinę. Wiem, mógłbym sobie cofnąć nim, nie? Ale ja lubię widzieć to, co się dzieje. Tam, gdzie jadę, etc. i tak i tam. Dobra, trochę tutaj pobiegamy. Może schudniemy. Cyk, cyk. Też dobra, te sobie zostawię otwarte w sumie. Aha. Ty, zwrotnica się przestawiła. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie ja mam to niby zawieść? Nie wiem. Nie wiem, ja bym obstawiał, że chyba ten tor. Zobaczymy. Najwyżej będziemy robić korektę. Dobra, teraz zwrotnice chyba są w Pąsiu. Nie są w Pąsiu. Cyk. Okej. Okay. Teraz są... Przepraszam, panie semaforze. Wsiadamy, siadamy. Gdzie jest klucz główny? Tu jest klucz główny. Cyk. Naprzód. Tak, naładujemy hamulczyki. Okej, os. A dlaczego on nie rusza?
ciekawe. Aha, bo może on jest zepsuty. Ja pitole. No i widzicie, chciał płot dobrze. A tu nie ma. Te drzwi się same zamykają. A to mam je w dupie. Cyk. Możliwe, że kurde, tylko teraz tam nie wyłączyłem znowu tego klucza głównego. No ja pierdzielę. Zobaczymy, jak już tu jestem. Mam nadzieję, że to gówno ruszy. Dobra, gdzie tu się ustawia wsteczny? Tu. Co? Ty, chyba że tamten też nie ruszył, dlatego że tu jest włączony klucz główny. Zobaczymy teraz. Mam nadzieję, że żaden mi tam teraz nie poprzestawiał w tym czasie zwrotnic. Kurde, dłuższych składów nie mogli zrobić. O, patrzcie, jedzie znowu. Ja mam nadzieję, że on ruszy teraz. Naprzód. No, napompujemy mu te hamulce. No dobra, powinien ruszyć. To jednak jest zepsute. Cyk, ok. Pyk, pyk, pyk. I ciśniemy z powrotem. Cholera jasna. Ty, a może on mi dlatego nie rusza, bo ja mam drzwi otwarte. Przecież ja tam jedne drzwi otwierałem, nie? W tył. Naplumpamy te hamulce. Bo ja nie wiem, czy my teraz... Pojedziemy tak, jak pojechać mamy. Mam nadzieję, że tak. Nie jestem też pewny, czy to na pewno tutaj. Ja. Ale piękny cień. Tak, tutaj. Chyba. Tu jest składów. Tam to dopiero jest ten łuk, nie? Ciekawe, jak te przeguby.
Aha, nie ma przegubów przecież. A nie ma. A tak to wygląda. A mam dziwne wrażenie, jakby tam między tymi przegubami. Ja mam się tu pupcią zatrzymać, czy. Czy po początkiem składu? Chyba początkiem, nie? No ja, początkiem. To nawet dobrze, że kabiny nie zmieniałem w sumie. Śmiesznie on wygląda, jak ten przód jest otwarty, nie? Dobra, tam 5 metrów. Ale co to tak z dokładnością co do metra? Bez jaj. Chyba, że ja tu jednak pupcią muszę stanąć, ale chyba nie. No właśnie. Co, mamy go rozsprzęgnąć, tak? Udaj się do kabiny. Idę. Idę do kabiny. Tak chyba niezabezpiecznie by tam było przechodzić, co? I tutaj mam go rozprzęgnąć, ja? O, siadaj. No już? Co teraz? Te ostatnie wagony musisz umieścić na torze placówki 1. A where is tor number 1? Że tam? A jak ja mam się dostać do tam? Dobra, ja sobie zobaczę, jak tutaj są te tory poustawiane. Tam sobie je już od razu poprzestawiam. Czyli tutaj pod ten garaż mamy podjechać, tak? No dobra. Co musimy tak tutaj zmienić na pewno? Cyk. Halo. Halo, zwrotnica. No, właśnie. Tutaj jest dobrze. No dobrze. Wsiadamy. Drodzie pana, siadamy, cyk, ciśniemy, ciśniemy na wprzód. Teraz tak, jak się do tam dostać? A. Jak pociąg uległ wykolejeniu? Jak pociąg uległ wykolejeniu? A dopiero co mówiłem, że pociągu się nie da wykoleić. Ale dlaczego? Ale że jak? Dlaczego? Ja się czuję teraz oszukany trochę. Ty. Halo. A nie, dobra, w tym samym miejscu w zasadzie, tak? Dobra, i co ja mam zrobić? Rozprzęglony? Nie. Ale dlaczego? Ty, co mi te drzwi zamykasz? No dobra, wczytałem ostatni punkt kontrolny, ale nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić za bardzo. Czy ja mam te składy rozłączyć? One są rozłączone? Nie są. No dobra.
Dobra, jest rozpięty. Takie pytanie, czy tutaj te tory mi poustawiał tak jak ma być? I to nie jest tor 7, tylko tor number 1. Chyba. A nie, przy placówce number 1, a nie przy torze numer 7. Dobra, tu jest ok, tam jest źle. To zmienimy ponownie. Cyk, a teraz ty mi wytłumasz, dlaczego ty się wykoleiłeś. Jakiś cymbał cep tu zmienił tor? Zwrotnica była ustawiona w tamtą stronę. Siadaj. No wchodź. No wchodź, wiem, że potrafisz. Ja pitole. Teraz zaś muszę pozamykać drzwi. No, blokuj. No księciuniu, na co czekasz? Czemu on nie blokuje tych drzwi? Ja pitam. No nie gadaj, że ja te drzwi muszę ręcznie pozamykać. Także aha, zamykaj. Okej. Zamknięte. A tu są składy już rozsprzęglone. Ok. I tu mamy ostatnie drzwi. Zamykaj. Patrzcie, co za... Dobra. Teraz już powinno być wszystko pozamykane. Więc powinniśmy móc ruszyć. Nawet by mi nie wpadło do głowy sprawdzać, jak jest ustawiona zwrotnica, na której, przez którą pociąg przed chwilą przejeżdżał. Zamykaj. Cyk, cyk. Mogę jej ruszyć? Aha, przecież ja mam nienaładowane hamulce, tak jak chcę ruszyć. No dobra. Co będzie wykolejonko? No dobra, coś się tu zepsuło, także ja chyba podziękuję na dzień dzisiejszy. Nie wiem, o co chodzi, widzieliście, zmieniałem przecież tą zwrotnicę. No okej, może to powtórzymy, może nie, zobaczymy. Jak chcecie, żeby to powtórzyć, dajcie znać, ale dziwne to jest jak dla mnie, że takie coś się dzieje. Chyba nie będziemy już tego powtarzać. Nie, nie będziemy wracać do tego. Jest na tyle innych scenariuszy. Ten mam pewnie niezaliczony. Tak, manewry przy
konserwacji. Dziwne to jest jak dla mnie. Te zwrotnice powinny się same poprzestawiać w momencie, kiedy na nią najeżdżam. No ale to tylko moja subiektywna opinia. Dobra, ode mnie tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.